Cześć, dzisiaj zrobimy porównanie wszystkich trzech komputerów cyklu Ladycom, Babycom i Perli. Tak wyglądają wszystkie trzy komputery razem. Urządzenie Perli w stosunku do Lady. Jak widzicie, jest mniejszy, ma inny wyświetlacz i inaczej usytuowany sensor. Niepodświetlany wyświetlacz, na którym jednak wszystko widać. I to są wszystkie funkcje. Pokazuje temperaturę, dzień cyklu i kolorową lampkę wskazuje strzałka pod kolorową kropką. Na głównym ekranie jest godzina i data. Posiada również budzik. Poprzez wskazanie wszystkich trzech trójkącików informuje o ciąży. Tak pokrótce wyglądał komputer cyklu Perli. Jak wygląda Ladycom? Jest większy. Sensor jest na rozciągliwym kabelku. Można go odłączyć. Więc jest wymienialny. No jedną ręką nie jest to łatwe do wykonania. Co pokazuje? Godzinę, tak jak w Perli. Następnie temperaturę, dzień cyklu i kolorową lampkę. Tu widzicie, że wyświetlacz jest podświetlany, więc można go zobaczyć nawet w nocy bez zapalania lampki. Oprócz funkcji Perli posiada on dodatkowy poziom, który informuje o ilości zapamiętanych cykli, w tym przypadku 10. Jedno naciśnięcie minus pokazuje średnią długość cyklu. Wracamy do ekranu z ilością cykli poprzez naciśnięcie plus. Jeszcze raz plus. Informacja o skoku temperatury po owulacji. Informacja mówi, że skok był o 0,27 stopnia. Następnie informacja o zakresie owulacji, czyli jak regularnie owulacja się pojawia. Plus minus 2 dni. Naciśnięcie plus i minus jednocześnie powoduje powrót do ekranu głównego, czyli z godziną. Urządzenie również posiada budzik, jak również informuje o ciąży poprzez wskazanie kolorowych lampek jednocześnie. Migająca mówi o możliwej ciąży. Podświetlone mówią o potwierdzonej ciąży. Przechodzimy do urządzenia Babycom. Wygląda bardzo podobnie do Ladycom. Posiada jego funkcję, czyli godzinę, budzik. Pokazuje również datę i rok, jak również numer oprogramowania. Wszystkie informacje te również zawiera Ladycom. Tak wygląda testowanie urządzenia. Wszystkie ikonki są podświetlane. Taka informacja mówi, że jest zapalona ikonka termometru, że urządzenie jest gotowe do wykonania pomiaru. Możemy to skasować przez plus i minus jednocześnie naciśnięte razem. Przechodzimy do dalszych funkcji. Temperatura, dzień cyklu i kolorowa lampka. Babycom ma dodatkowo kolejny poziom, gdzie mamy informacje o owulacji, dacie owulacji, kiedy ona powinna się pojawić lub jest, oraz jeśli dojdzie do zapłodnienia w ten czas, kiedy będzie poród. Widoczne są ikonki chłopca bądź dziewczynki, które mówią i są pomocne w planowaniu płci dziecka. Kolejny poziom, statystyka cyklu. Podobnie jak w Ladycom, ilość zapamiętanych cykli, średnia długość cyklu, ale dodatkowo mamy długość fazy lutealnej, czyli od owulacji do miesiączki, 12 dni, bardzo dobrze. Cykle bezowulacyjne, wyrażone w odsetku procentowym, nie powinno tu przekroczyć 20. Jak również informacja o niewydolności działka żółtego,
Również informacja jest podana w odsetku cykli z tą niewydolnością. Też nie powinno przekroczyć 20%. Plusem przechodzimy do następnych funkcji. Znowu mamy informację o skoku temperatury po owulacji 0,27 stopnia. Zakres owulacji, czyli regularność występowania owulacji, plus minus 2 dni oraz ilość cykli i ilość cykli, w którym było planowanie ciąży. To wszystko. Tak wyglądają komputery cyklu Perli, Ladycom i Babycom.